Albert Einstein nie potrafił mówić aż do 4 roku życia, a jego nauczyciel stwierdził, że niczego w życiu nie osiągnie. Michael Jordan, po tym jak wyrzucili go ze szkolnej drużyny koszykówki, wrócił do domu, zamknął się w swoim pokoju i płakał. Walt Disney, zwolniony z pracy w gazecie, za słabą wyobraźnię i brak oryginalnych tekstów i pomysłów. Steve Jobs, w wieku 30 lat, padł w głęboką depresję po tym, jak został wyrzucony z firmy, którą założył. Oprah Winfrey, zdegradowana w swojej pracy, ponieważ nie pasowała do telewizji. Czy tobie też czasem wydaje się, że to, co robisz, nie ma sensu i brakuje ci pewności siebie? Wydaje ci się również, że nie masz mocnych stron? Jeśli tak, to ten materiał jest dla ciebie. Często podczas coachingu kariery słyszę od studentów: niczym nie jestem dobry, nie wiem, co dalej ze sobą zrobić. Uważam, że każdy ma wiele mocnych stron, ale media społecznościowe typu Instagram i przedstawiany tam idealny świat powoduje, że postrzegamy siebie negatywnie. To samo dotyczy telewizji i reklam, które oglądam, a przedstawione tam osoby są idealne. Mają piękne włosy, paznokcie, cerę bez skazy oraz o braku zmarszczek nie wspomnę. Kiedyś ładnie rysowałam, ale na kilka lat odłożyłam tę pasję i bardzo ciężko mi do niej wrócić. Niestety, nie pielęgnowałam swojego talentu. Zbyt często porównuję się do swoich koleżanek, które osiągnęły sukces. Od zawsze wiedziały, co w życiu robić, a ja zwyczajnie wypadam przy nich blado. Kiedyś interesowałam się makijażem, ale mama stwierdziła, że to nie dla mnie i że powinnam zająć się czymś wartościowym. Rodzice mają zbyt wielkie oczekiwania względem mnie, dlatego ukrywam swoją pasję. Poszłam na studia, które wybrali dla mnie rodzice. Jako sumienna osoba skończyłam studia, ale nie jest to pasja. Ciężko mi było odnaleźć się w tej rzeczywistości. Warto pamiętać, że każdy z nas ma swoje mocne strony, a wynika to z typów osobowości, które mają wpływ na nasze predyspozycje zawodowe, a także na to, jak się zachowujemy i jakie podejmujemy decyzje oraz wybory życiowe. Jakimi jesteśmy ludźmi? Pamiętajmy, że ludzie są różni i właśnie to jest w nich interesujące. Najważniejsza jest samoświadomość. To właśnie cechy charakteru wyznaczają predyspozycje człowieka do danego zawodu. Wpływają one na preferencje tego, co się lubi, jakimi ludźmi chce się otaczać w życiu oraz w jakich warunkach jednostka czuje się komfortowo, a gdzie ten komfort jest jej odbierany. Wskazuje również na to, w czym jest się perfekcyjnym, a których działań lepiej się nie podejmować. Grecki lekarz Hipokrates podzielił ludzi na 4 typy osobowości. Należą do nich sangwinik, melancholik, choleryk oraz flegmatyk. Sangwinik jest z natury pogodny i uśmiechnięty. Osoby posiadające tę osobowość lubią znajdować się w towarzystwie, w centrum uwagi, gdzie mają zawsze wiele do powiedzenia. Sangwinika można tak naprawdę scharakteryzować jako kogoś, kto żyje chwilą. Jednak taki typ osobowości cechuje się również tym, że jest zapominalski. Często podejmuje się wielu spraw jednocześnie, nie będąc w stanie tak naprawdę wszystkich dokończyć. Sangwinik to egocentryk. Nie widzi on swoich słabych stron, często ulega emocjom. Zawody, które dla sangwinika są preferowane, to na przykład sprzedawca, nauczyciel, przedstawiciel handlowy, doradca personalny, coach, jak również animator kultury. Melancholik to bardzo uczuciowy typ. Jednocześnie to perfekcjonista pod każdym względem. Wszystko musi mieć zrobione idealnie. Odpowiednia praca dla melancholika to zapewne ta związana z dużą sferą wolności. Osoby z takim typem osobowości są introwertykami,
lubią spędzać czas we własnym towarzystwie. W głowie mają milion myśli, jak również pomysłów. Melancholik jest dobrym analitykiem. Często posiada on wiele talentów. Może być na przykład uzdolniony muzycznie. Melancholicy są wierni swoim przyjaciołom. Potrafią słuchać innych, chętnie służą radą i pomocą potrzebie. Niejednokrotnie są to osoby bardzo wrażliwe i empatyczne. Melancholik często wszystkie informacje bierze do siebie. Bywa, że miewa niskie poczucie własnej wartości. Praca dla melancholika to m.in. urzędnik państwowy, bibliotekarz, fakturzysta księgowy, jak również farmaceuta. Choleryk to wrodzony przywódca. Ma w sobie spore pokłady energii. Uwielbia przejmować inicjatywę, jakby mógł cały czas by coś zmieniał. Osoby z tą cechą charakteru mają silne przekonanie o swojej racji. Dlatego, gdy sobie coś postanowią, trudno ich od tego odwieść. Również ciężko jest im przyznać innym rację. Takie osoby wzbudzają zaufanie wśród innych. Cholerycy to jednostki dominujące, niezależne i samowystarczalne. Lubią mieć nad wszystkim kontrolę. Nie potrafią podporządkować się innym. Nieświadomie ranią innych. Tak naprawdę wydając zbyt pochopne opinie na czyjś temat. Cholerycy są bardzo impulsywni. Choleryk sprawdzi się między innymi w takich zawodach jak kierownik, prawnik, menedżer, dyrektor przedsiębiorstwa, jak również policjant. Flegmatyk to uważny obserwator. Jest on pogodny i potrafi zażartować, jeśli jest ku temu okazja. Osoby z tą cechą osobowości są zrównoważone, opanowane, wręcz powściągliwe w wyrażaniu opinii. Zwykle są one życzliwe i miłe. Chętnie niosą pomoc innym i mają w sobie dużo cierpliwości. Z takimi osobami łatwo się żyje, dlatego też flegmatycy mają wielu przyjaciół. Należy również zaznaczyć, że flegmatycy nie lubią zmian. Dla osób z boku mogą sprawiać wrażenie leniwych. Do działania potrzebują zachęty. Nie są skłonne do podejmowania ryzyka. Zawody idealne dla flegmatyka to m.in. mediator, psycholog, pisarz, krytyk literacki, socjolog, jak również pracownik naukowy. Chcesz dowiedzieć się, którym typem osobowości jesteś? Masz wolną chwilę? Poświęć ją na wykonanie rozszerzonego testu, który Ci podlinkuję. Pamiętaj, żeby odpowiadać szczerze, nawet jeśli nie podoba Ci się dana odpowiedź. Staraj się również nie pozostawiać żadnych neutralnych odpowiedzi. Dlaczego warto zrobić test 16 osobowości? Będziesz miał pełną charakterystykę oraz krzyżówkę typów osobowości, którym jesteś. Poznasz swoje mocne strony oraz obszar, w którym warto się rozwijać. Pamiętaj, że wraz z upływem lat każdy z nas się zmienia. Nie należy przywiązywać się do wyników tego testu. Ze swojej strony zachęcam do robienia testu co kilka lat i obserwacji, czy coś się w międzyczasie zmieniło. Jeśli wciąż szukasz pomysłu na siebie, zapraszam do biur karier w wyższych szkołach bankowych. Macie do dyspozycji specjalistów, doradców zawodowych, jak również coachów, którzy pomogą w wyborze dalszej drogi zawodowej. Powodzenia!